Nowa kraina braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grimm. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! Tita Litura. Co, młynarzu? Nie możesz zapłacić podatków? Udajesz biedniejszego niż jesteś, szelmo? Nie ujdzie ci to na sucho! Odpowiadaj, złodzieju! Sir Randolfie, błagam! Mieliśmy w tym roku wyjątkowo marne zbiory! Nie mamy nawet co jeść! Panie... Tak? A co to za worek? Jestem pewien, że to jeszcze nie wszystko! Myślisz, że uda ci się oszukać naszego dobrego króla Fryderyka? Co tu się dzieje, Koko? O, miej litość, proszę. Zlituj się przynajmniej nad moją jedyną córką. To wyjątkowa dziewczyna. Tak? A co w niej takiego wyjątkowego? Ona umie... uprząść złoto z siana na swoim kołowrotku. Złoto z siana? Co ten młynarz opowiada? Zdaje się, że próbuje coś wymyślić, żeby uratować życie córki. Czy to prawda? Potrafisz uprząść złoto z siana? Tak, a myślę, że tak. Tak myślisz? A więc zaraz się o tym przekonamy. A jeżeli twój ojciec kłamał... Zginiecie oboje na szubienicy! Zostaw mnie! Puść mnie, słyszysz? Chodźmy za nim! Co się tak gapisz, Melwinie? Ja? Idź i przynieś z chaty worek zboża. Oddamy go królowi. Idę, panie. Słyszałeś, Koko? Worek zboża! Idziemy! Nie martw się, młynarzu, przyprowadzimy ci córkę. Nie rozumiem tego. Pieniądze znikają ze skarbca. Nie mogę przecież wyprzedać całej ziemi, by nakarmić głodujące rodziny. To nie jest rozwiązanie. A, Sir Randolph. Dobrze, że już jesteś. Zastanawiałem się właśnie nad finansami królestwa. Och, proszę! Nie łam sobie tym głowy, panie! Ta dziewczyna rozwiąże wszystkie nasze problemy finansowe. Dziewczyna? Ale jak? Jej ojciec twierdzi, że ta ślicznotka umie prząść złoto z siana. Powiedz, czy to prawda? Ja spróbuję, wasza królewska mość. Bardzo dobrze. Napełnijcie spichlerz sianem. Rano przekonamy się, czy ona naprawdę potrafi dokonać cudu. Zajmę się tym natychmiast, panie. Ha. Witaj, Przątko. Co to? Kim jesteście? Jestem Jojo, największy poszukiwacz przygód od czasów... wszechczasów? Pani pozwoli, Koko. Doktor Koko, uczony, filozof i wirtuos. A tak, przepraszam.
Jojo, musimy jakoś zamienić to wszystko w złoto. Tak, weźmy 3 części tego i 2 tego. Zmieszajmy, zamoczmy to w tym i... No i co o tym myślisz? Niebieskie. Widzę, że niebieskie. Przecież złoto nie jest niebieskie, a król nie jest ślepy i myślę, że nie będzie tym zachwycony. No dobrze, już dobrze, co się tak boicie. Macie szczęście, że tu jestem. Kim jesteś? Jak to ująć? Jestem kimś, kto umie zrobić wszyściuteńko. Umiesz uprząść złoto ze słomy? Uprząść złoto ze słomy? Oczywiście, że umiem. Pytanie tylko, czy masz coś dla mnie? Cóż, nie wiem, czym mogłabym ci się odwdzięczyć. Na przykład tym pięknym pierścionkiem, który nosisz. Tym? Tak. I zamienisz całe to siano w złoto? Tak, tak, oczywiście, że zamienię całe siano. O, nie wierzysz mi. Mówiąc krótko, nie. Proszę, weź go. No dobrze, bierzmy się do roboty. Śpiewaj koło, kręć się, kręć. Suń wesoło, sprowadź sen. Niechaj zasną wszyscy tu. Niech zapragną zaraz snu. Moja praca właśnie wre. Niech im wszystkim spać się chce. Obudź się, Koko! Co? O, Redy! Hej, Sis, obudź się! Nie uwierzysz własnym oczom! O, to niemożliwe! Niesamowite! Czyste złoto! Sir Randolphie, widziałeś kiedyś coś takiego? Wystarczy tego na całe lata! Tak, to naprawdę zadziwiające, panie. Ale to wciąż za mało, by przywrócić świetność naszemu królestwu. Czyż nie? Za mało? Mamy całe góry złota. Wierz mi, mój panie, potrzebujemy o wiele więcej złota, by nakarmić wszystkie głodujące rodziny w twoim królestwie. Chyba masz rację, Sir Randolphie. Ta dziewczyna może spędzić przy kołowrotku kolejną noc w większej komnacie. Co? Tym razem wypełnionej sianem pod sufit. Czyż to nie dobry pomysł, nie, panie? Nie mogę! Zobaczymy się rano, gdy zamienisz to wszystko w złoto. To już koniec! Co ja słyszę? To nie żaden koniec. Pomogę ci, moja droga. Ale co mi dasz tym razem, he? Nie mam nic, co mogłabym ci dać w zamian. No, doprawdy. A ten piękny naszyjnik, który nosisz na szyi? Nie, nie mogę. To prezent od mojej zmarłej matki. Nigdy się z nim nie rozstaję. No cóż, nie mam zamiaru cię straszyć, ale chyba dołączysz do niej wcześniej niż ci się zdaje. Dobrze. Weź go. Daję ci go. Och, biedna Sis. Śpiewaj koło, kręć się, kręć. Suń wesoło, sprowadź sen. Niechaj zasną wszyscy tu. Niech zapragną zaraz snu. Moja praca właśnie wre. Niech im wszystkim spać się chce. Doskonale, świetnie sobie poradziłaś. No, to powinno wystarczyć. Nawet temu wstrętnemu Randolphowi.
nie byłbym taki pewny. Wybacz mi, panie. Biorąc pod uwagę ubóstwo twoich licznych poddanych, czy nie byłoby rozsądniej... No widzisz? Co ty mówisz? Przecież toniemy w złocie. Tak, panie. Ale gdy ludzie dowiedzą się, że pozwoliłeś tej wiedźmie odejść, zanim uprzedła wystarczającą ilość siana, w całym kraju może wybuchnąć rebelia. Ależ to nie jest żadna wiedźma. Zdziera sobie palce do krwi, żeby nam pomóc. Wybacz mi, miłościwy panie, tak tylko mi się wyrwało. Ale proszę, dla pewności niech przędzie jeszcze jedną noc. To nam chyba nie zaszkodzi. Cóż, no dobrze. Zresztą może masz rację. Ale gdy ta noc się skończy, nie będziesz już więcej przędła. Czy zostaniesz moją królową? Mój panie, jeśli chcesz mojego dobra, pozwól mi natychmiast wrócić do mojego ojca. Och, proszę, tylko jedną noc, a wierz mi, że dopilnuję, by tobie ani twemu ojcu nigdy niczego już nie zabrakło. Zgadzam się. Doskonale, wasza królewska mość. To mądra decyzja. Chodźmy za nim. Złoto! Złoto! Jeszcze więcej złota! Jeszcze więcej złota! Coś podobnego! Wstrętny złodziej! Powodzenia, panienko! O! I co ja teraz zrobię? Teraz już na pewno mnie powieszą. Hej, hej! Chyba o kimś zapomniałaś. Właśnie! Ten troll był już tu dwa razy i jestem pewny, że znowu przyjdzie. W bajkach zawsze tak się dzieje. Nawet jeśli przyjdzie, to już nie mam mu co dać. To nie brzmi zbyt zachęcająco. Proszę cię, błagam. To już ostatni raz, pomożesz mi. No nie wiem. Gdy będę królową, oddam ci wszystkie bogactwa świata. Bogactwa nie są mi potrzebne. Pragnę raczej czegoś innego. Czegoś żywego. Oddasz mi swego pierworodnego syna. Co? Lepiej się nie wtrącajcie. Może szubienica jest lepsza dla niej i dla jej ojca. On ma rację. Ojciec jest dla mnie wszystkim. Jeśli to go uratuje, muszę się zgodzić. Śpiewaj koło, kręć się, kręć. Suń wesoło, sprowadź sen. Niechaj zasną wszyscy tu, niech zapragną zaraz snu. O, niewiarygodne. Czekam na odpowiedź. Czy będziesz moją królową? To dla mnie wielki zaszczyt, panie. Wspaniale, więc jutro wesele. Wybacz, wasza wysokość. A to kto? Jojo i doktor Koko. Moi najlepsi przyjaciele. Twoi przyjaciele są moimi przyjaciółmi. Czy mógłbym ci poradzić, panie, żebyś zajrzał na chwilę do komnaty Sir Randolfa? Dobrze, chodźmy. Tędy, proszę. Ale nie rozumiem, nie wiem o co chodzi. Czy szukasz czegoś, panie? Cóż, komnata wygląda jak zwykle. Jedną chwileczkę, miłościwy panie. Teraz już rozumiem. Okradałeś mnie przez cały czas. Panie! Precz z moich oczu. Zdrajca! Zdradziłeś mnie i moich poddanych. Będziesz banitą do końca swoich dni. I nie waż mi się tu więcej pokazywać. Doskonale.
doskonale. Kolejna dobra robota. Prawda, Koko? Jaka dobrana z nich para, prawda? Chyba czas na nas. Masz rację. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Nie słyszy nas? Nie, coś ty, niemożliwe. Hej, zapomnieliśmy, to jeszcze nie jest koniec bajki. Ten paskudny troll jeszcze tu wróci po pierworodnego księżniczki. Więc musimy czekać, aż urodzi się dziecko? Masz lepszy pomysł? Będzie nas potrzebowała, nie rozumiesz? Sama nie poradzi sobie z tą kreaturą. Dobry wieczór, panowie. Jak tam moje maleństwo? Wyspaliśmy się. Pewnie jest głodny. Co robisz? Nic, ale trzeba go przewinąć. Wiem, ale właśnie chciałem... No cóż, teraz możemy uregulować dawne długi. Prędzej umrę, niż oddam ci mego syna. Co takiego? Dałaś słowo! To dziecko należy do mnie! Nie! Błagam cię, nie zabieraj go! Zrobię wszystko, co chcesz, słyszysz? No dobrze, już dobrze. Dam ci jeszcze jedną szansę. Posłuchaj uważnie. Moje imię jest największą tajemnicą na świecie. Jeśli je odgadniesz, pozwolę ci zatrzymać dziecko. Zrozumiałaś? Zrozumiałam. A jeśli nie zgadniesz, jak mam na imię, to za 3 dni o zachodzie słońca oddasz mi swego syna. Zgoda? Tak, zgadzam się. Dziś jest pierwsza noc, więc nie masz zbyt wiele czasu. Krzywoząb? Krzywoząb. Krzywoząb? Nie! Może Psiłeb? Psiłeb! Psiłeb? Nie! Nic z tych rzeczy! Belzebub! Belzebub? Pudło! Fryc? Pytaliśmy już o to 5 razy. Miłej zabawy! Słuchaj, pójdziemy w świat i zbierzemy wszystkie imiona, jakie istnieją. Tak, Melvin nam pomoże. Już idziemy! Dziękuję. Jesteście kochani. Powodzenia. Proszę, 10 000 imion. Jeśli nie ma tego, którego szukamy, Koko zje swój kapelusz. Akurat. Kwaśnymus. Masz takie? Tak. Parchate jabłko? Mam tu zgniłe jabłko, ale nie mam parchatego. To zapisz. Wróciłeś, niegodziwy tronu. Nie traćmy czasu. Zezul, krzywa gęba, wklęsło brzuch, kapuściana głowa, krzywy nos, podła twarz, oczu zły blask, spiczasta broda, ręce jak wąż, Jacek Placek, chudy Wacek, Darek Skwarek, z piekła Marek, Krzysiek Zdzisiek, Ryś jak Misiek, koszmar bez duszy, ostre ma uszy. No cóż, widzę, że się staracie. Niestety nie jesteście ani trochę bliżej celu. Może jutro wam się uda. Szybko, chodźmy za nim. Co? Koko, chodź. Melvin, jedź za trolem, szybko. Robi się. Co to? Co to było? Nie wiem. Musimy iść dalej. Ale tam jest tak strasznie. Czekaj, słyszysz? Dziś gotuję, będę piekł. W planach swych mam z dzieckiem bieg. Czy jest radzi jakiś gest, że królowej dzieckiem jest? Nikt nie dowie o tym się, jak brzmi groźne imię me. Świat nie będzie wiedział, że
Tittelitury wołają mnie! Kto tam? Więc to wy? Nic nie słyszeliśmy, prawda, Koko? Nie dosłyszeliśmy twojego tajemniczego imienia. Nie, nic nie słyszeliśmy. A więc poznaliście moje imię. Dobrze, uważajcie, ten wygrywa, kto pierwszy będzie u królowej. Witam w moim labiryncie. Do zobaczenia za parę lat. Dobrze, skup się, Koko. Jak mamy się stąd wydostać? Którędy? A skąd mam wiedzieć? W końcu jesteś filozofem. Gdzie oni mogą być? Melvin już dawno wrócił. Piękny chłopiec. Chociaż trochę krzykliwy. Odejdź od niego. Jeszcze nie jest twój. Jeszcze nie, królowo, jeszcze nie. Ale wkrótce będzie mój. Koko, nie mamy czasu na czytanie bajek. Ależ to nie żadne bajki. Posłuchaj, jeśli chcesz wyjść z labiryntu, wciąż skręcaj w prawo. Czy to prawda? Nie wiem, ale warto spróbować. Rozmaryn, szafran, pieprz. Tak jak przepis na pieczeń. Udało się, prędzej. Udało się. Nie mogę. Nie wymyślę ani jednego imienia więcej. No jak? Poddajesz się? Co? Poddajesz się? Nie poddam się. Nie poddam się do ostatniej minuty. Słońce niedługo zajdzie, moja droga. Hej! Wkrótce zabiorę stąd mojego syna. Słońce jest jeszcze wysoko, a ja mam ostatnią szansę, prawda? No, niech ci będzie. Powiedz. Czy przypadkiem nie dano ci na imię Tittelitury? Chyba sam diabeł ci to podpowiedział. Moja moc znika! Moja droga, słyszałem, że twój ojciec złoży nam dzisiaj wizytę. A jak tam się ma nasz maluch? O, świetnie. Spokojny. I bezpieczny. Tak, ale widzę, że nasz zamek wymaga remontu. Spójrz na te dziury w podłodze. Masz rację, najdroższa. Zajmę się tym. Chyba możemy ich już zostawić. Życzymy im, by żyli długo i szczęśliwie. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Tak, tak. Niech żyją długo i szczęśliwie. Chodź ze mną.